Agnieszka Woźniak Starak 41L. Powoli odzyskuje radość życia po tragicznych zdarzeniach z sierpnia. 2019 roku, kiedy to na jeziorze kisajno zginął jej mąż, Piotr Woźniak Starak 39 L. Teraz jednak postanowiła wziąć się w garść i promować ostatnie dzieło ukochanego. Agnieszka powoli wraca na salony, wspierana i motywowana przez rodzinę oraz przyjaciół. Na twarzy, prezenterki zaczyna także powoli gościć uśmiech i wygląda na to, że z całych sił pragnie wrócić do normalnego życia. Reklama po stracie męża, z którym po ślubie była zaledwie trzy lata, wycofała się z przestrzeni publicznej, by w spokoju przeżywać żałobę. Teraz jednak powraca, by promować ostatnie dzieło Piotrka film Ukryta gra. Produkcja niedługo wchodzi na ekrany Kim i Z. Tej okazji woźniak Starak postanowiła napisać kilka słów na swoim profilu w mediach społecznościowych ten film, trzy lata ciężkiej pracy całego Wadhoud Studio i wielu innych wspaniałych ludzi. To był ciężki projekt, ale jestem z chłopaków niesamowicie dumna i cieszę się, że przynajmniej w maleńkim stopniu mogłam być jego częścią. Razem z Joasią Sulmirską i Krzyśkiem Marszennikiem przygotowaliśmy makinków, ukrytej gry, czyli reportaż o kulisach powstawania filmu, a sytuacji kryzysowych, wierzcie mi, nie brakowało. Mogłabym o tym filmie pisać bez końca, o wspaniałej scenografii Alana Starskiego, musicie zobaczyć jak spektakularnie wyczarował Brooklyn na warszawskiej Pradze. O niesamowitych zdjęciach Pawła Edelmana, o Billu Pulmanie, który jest chyba najbardziej uroczym człowiekiem na świecie, o Piotruku i Krzesiu Tereju, którzy walczyli o te produkcje jak lwy, ale tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć: idźcie na ten film, żeby zobaczyć kawałek naprawdę dobrego światowego kina, które od początku do końca powstało w Polsce. Ukryta gra premiera 8 listopada. A kulisy powstawania filmu 9 listopada w TVN napisała dumna z męża Aga. Zobacz więcej materiałów wideo.